Witajcie widzowie z trasy ostatniej tegorocznej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata rozgrywanej w Europie, rajdu Europy Centralnej, transgranicznego rajdu w Czechach, Austrii i Niemczech. Pierwszy dzień, czyli czwartek, rozpoczynał się w Czechach, w okolicach Pragi, odcinkiem testowym. Podczas którego najlepszy czas wykręcili Ojt Tanagi, Martin Jarweoja, Sebastian i Vincent Landé byli drudzy, a trzeci czas odcinka testowego należał do tokomotorka Cuty i Arona Johnstona. Prawdziwe ściganie zaczęło się jednak późniejszym popołudniem, w zasadzie wieczorem, po oficjalnym starcie w centrum Pragi. I tak, po dwóch dzisiejszych odcinkach specjalnych, przejdźmy sobie przez trzy najistotniejsze dla nas klasy. Zacznijmy od klasy RC-3, od samochodów Rally 3, gdzie w stawce 12 załóg. Mamy polskich przedstawicieli. Po pierwszych dwóch odcinkach specjalnych, po pierwszym dniu, prowadzą lokalni kierowcy, lokalna załoga Jan Czerny i Andrzej Krajca, a w połowie stawki, na szóstym miejscu, plasuje się Hubert Laskowski, pilotowany przez Michała Kuśnierza. W... W klasie drugiej, czyli wśród samochodów RC2, zarówno WRC2, jak i w rc 2 Challenger, na czele jest Nikolaj Gryazin pilotowany przez Konstantina Aleksandrowa, za nimi Filip Maresz i Radovan Bucha, bardzo blisko 1,7 straty, a podium kompletują po dwóch pierwszych odcinkach specjalnych Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Dodajmy, że Miko z Szymonem byli najszybsi na pierwszym Super Oesie rozgrywanym w centrum Pragi. Czwarte miejsce dla Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka, którzy do swoich rodaków tracą półtorej sekundy. I jutro na pewno będzie się dużo w tej klasie działo. W klasyfikacji generalnej po dwóch odcinkach specjalnych, chyba nie jest to wielkim zaskoczeniem, przewodzi Sebastian Orze i Vincent Landé. 0,09 sekundy za nimi są Thierry Neville i Martin Wydage, a podium kompletują Andreas Mikkelsen z Torsteinem Eriksenem. Następną niecałą sekundę dalej. Jutro na zawodników czeka 6 odcinków specjalnych rozgrywanych również na terenie Czech. Ja jestem na trasie tego, który dziś zamykał rywalizację, a jutro o 8 rano ją otwiera i jutro wieczór, tak samo jak dzisiaj, zapraszam Was na krótkie podsumowanie tego, co będzie się działo jutro na OS-ach. A jeśli to się Wam podobało, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcji, dzwoneczku notyfikacji, komentarzu i udostępnianiu tego vloga, żeby było jak najwięcej osób na motopasjach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia!